Rozpoczęły się rozgrywki w piłkarskiej lidze Trójmiasta Ergol w sezonie wiosna 2013. W pierwszej lidze Majprojekt zmierzył się z Gdańskim Centrum Edukacji. Spotkanie to zostało rozegrane w bardzo trudnych warunkach pogodowych, między innymi przy padającym śniegu. Lepiej do tych warunków przystosowali się gracze Majprojekt, którzy za sprawą Kapczyńskiego wyszli na prowadzenie. Zawodnik ten udowodnił, że mimo złych warunków atmosferycznych jest w stanie pokazać pełnię swoich umiejętności. Drugą bramkę dla Majprojekt zdobył również Kawczyński, a trzecią Witek i było już 3-0. Chyba mało kto przypuszczał, że rywale są w stanie jeszcze się podnieść, ale bramka Gliszczyńskiego strzelona przed przerwą dała nadzieję na korzystny wynik. Po zmianie stron GCE ruszyło na przeciwnika. Ten starał się bronić swojej przewagi, ale był bezradny wobec strzałów Henninga. To właśnie on dwukrotnie wpakował piłkę do bramki Jarzewskiego i mecz zakończył się remisem 3-3. Zawodnicy Majprojekt mogą mieć tylko pretensje do siebie, że nie zdołali utrzymać prowadzenia od stanu 3-0. W trzeciej lidze grupa A debiutant Integro Nieruchomości miał za przeciwnika zespół Alfy. Lepiej rozpoczęli gracze Integro, którzy zdobyli pierwszą bramkę. Jej strzelcem był Bartz, który już chwilę później strzałem z daleka podwyższył prowadzenie na 2-0. Rywal próbował, ale cuda w bramce wyczyniał Adaszewski. Jeszcze przed przerwą jego drużyna strzeliła gola na 3-0, a jego autorem był Bakulski, który wykorzystał fatalny błąd w obronie rywali. Po zmianie stron Alfa szybko chciała odrobić straty, ale drużyna Oskara Wójcika kontrolowała wydarzenia na boisku. Najpierw Wójcik wrzucił idealnie na głowę Branieckiemu, a kilka minut później sam wykorzystał dobre podanie Bakulskiego i trafił do bramki. Integro Nieruchomości w swoim debiucie pokonał Alfę 5-1. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl. Dla Radia Gdańsk, Przemysław Wolski.